No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Słońce ma się ku zachodowi, a my po raz kolejny mamy przed sobą motocykl i będziemy sobie na jego temat rozmawiać. Przewaliłem parę kilometrów nim, także standardową. Nadszedł czas, żeby nagrać odcinek, w którym powiem Wam, co sądzę na temat tego motocykla, co mi się w nim podoba, co mi się w nim nie podoba, jakie są jego mocne strony, do czego można się przyczepić. Także standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. No dobra, moi drodzy, co przed Wami? Yamaha XSR 700. Słuchajcie, bardzo przyjemny motocykl. Naprawdę zajebisty. Może nie polatałem im tak bardzo dużo, jakbym chciał, ponieważ troszeczkę nie było za bardzo na to czasu. Ale powiem Wam, że ten motocykl od samego początku aż do teraz robi na mnie po prostu piorunujące wrażenie. Jest bardzo fajny, bardzo lekki, bardzo zwinny, bardzo przewidywalny. Fajnie się nim manewruje. I słuchajcie, wygląda po prostu obłędnie i kozacko. Jest to kolejna maszyna ze stajni Yamaha, która jest takim uśmiechem w kierunku starych motocykli, takich lat 80., 90. Jest taki, no można powiedzieć, nowoczesny old school. Generalnie to, co jest w zasadzie najlepsze w tym motocyklu, to jego cena, ponieważ on kosztuje 31 900. Możecie oczywiście sobie porzucać jakieś dodatki, tak samo jak na przykład tutaj mamy te handbarsy, mamy sobie ten jak gdyby deflektorek szybkę przednią. Powiem Wam, że warto chyba to założyć, ale o tym za chwilę. Możecie sobie dorzucić takie kuferki boczne na narzędzia. Ciekawe rozwiązanie w ogóle, wiecie, żeby sobie przewieźć narzędzia, to macie tutaj możliwość dokupienia czegoś takiego. Najzwyczajniej w świecie, jeśli potrzebujecie się do czegoś dostać, to sobie rozwijacie. No i tutaj macie, możecie sobie włożyć jakieś narzędzia, jakiś zestaw taki narzędziowy i wozić sobie to z boku. To oczywiście wszystko jest przypięte do ramy, to można sobie rachciach porozpinać, jeśli akurat nie jest Wam potrzebne. Fajne, skórzane z logiem Yamahy. Powiem Wam, że do tego looku, jaki ma ten motocykl, bardzo fajny i kuszący, moim zdaniem, dodatek. Tak samo jak fajna jest na przykład ta torba. Słuchajcie, no patent jest nieziemski, macie sobie torbę, wrzucacie sobie tutaj cokolwiek chcecie, jakieś potrzebne rzeczy. Ja mam na przykład tutaj dokumenty teraz i tam jakąś wodę, ale do tego macie jeszcze zwyczajny pasek. O, no i wiadomo, ten pasek przyczepiacie sobie do tej waszej torby, wrzucacie tutaj sobie jakieś potrzebne graty, podchodzicie do pracy, naciskacie sobie łapkę. Nie wiem, czy ja tutaj mam blokadę zwolnioną, czy nie. Chyba sobie ją zapiąłem. Zdejdzie po prostu kluczyk. Jest tutaj taka blokadka. Wystarczy ją zwolnić i w tym momencie ta torba Wam nie zejdzie. Ona Wam w żaden sposób nie wyleci. Dopiero łapka. I teraz ją ściągacie. Zarzucacie sobie na szyję, na ramię. Idziecie sobie z tym do pracy, idziecie sobie z tym gdziekolwiek chcecie. Wrzucacie sobie jakieś graty i później tylko i wyłącznie obchodzi Was to, żeby trafić tymi dwoma. Ciach i już siedzi. I już jest sztywna, już Wam nie wypadnie. Także powiem Wam, że fajny patent. Na pewno docenią to osoby, które sobie latają motocyklem do pracy, bo nie potrzebujecie plecaka. Wiadomo, że no inaczej zbyt dużo gratów na motocykl nie zabierzecie. A tutaj macie od razu taką fajną akcesoryjną torebkę. Torbę, zwał jak zwał. Pod kanapą nie znajdziecie zbyt wiele. Po prostu macie dojście do akumulatora i to tyle. Także nie macie tutaj żadnego schowku na dokumenty ani nic takiego. Także taka torba, powiem Wam, się może przydać. Co ogólnie, tak jak Wam powiedziałem, na temat tego motocykla, jest naprawdę fajnym narzędziem dla osób bardziej doświadczonych i takich nowych, ponieważ on fajnie liniowo oddaje moc, to jest raz. Dwa, nie ma takiej dużej masy i jest bardzo poręczny. Manewrowanie nim, jakiekolwiek takie parkingowe przestawianie motocykla, to jest żaden problem, także nawet jeżeli jesteś, o właśnie, jeżeli jesteś osobą niską, też będzie dla Ciebie to fajne rozwiązanie z tego względu, że on nie jest wysoki. Ja mam 1,80 m, jak sobie na niego siądę, to mam nogę z przodu, delikatnie zgiętą w kolanie, pełna stopa na ziemi. Jak wezmę sobie, o, widzicie? Także nawet jeżeli masz, nie wiem, no 1,70 m, 1,60 m, to wydaje mi się, że ten motocykl będzie w sam raz dla Ciebie.
Aczkolwiek w tym momencie musicie uważać na jedną pułapkę, która to się robi. Otóż tu macie stopeczkę z takim fajnym dzyndlem do jej rozkładania. Bardzo wygodny patent, aczkolwiek tu wam wchodzi noga. Jeżeli się zatrzymacie i w ten sposób postawicie nogę przez przypadek, to może być różnie. No ale kwestia wiedzy o tym i już się raczej tego nie zrobi. No i najważniejsza jest jego cena. Mówię wam, że za te pieniądze naprawdę można pomyśleć, aby kupić sobie ten motocykl jako pierwszy motocykl, po prostu nówkę sztukę. Bo no, jeżeli kogoś stać, słuchajcie, 31 tysięcy, 32 tysiące, no to chyba nie jest dużo za nowy motocykl w podstawowej wersji. Maksymalne niuty ten motocykl ma gdzieś tam w połowie zakresu obrotów przy 6500. Ma on 68 newtonów, no i tam zaokrągając bardzo delikatnie 75 koni. Jest to, ma dwa gary, mamy tutaj 700 pojemności, wiadomo, że niepełne, powiedzmy, że 700 to jest. Także powiem wam, że przy jego masie 186 kg, to powiem wam, że jest bardzo zrywny. To jest to, co wam mówiłem, że on liniowo oddaje moc, ale trzeba na niego uważać, ponieważ on jest zrywny. To jest taki trochę wariat. Na pierwszym biegu, jeżeli wystarczy zbyt agresywnie dodać gazu, od razu koło wam wędruje do góry, to momentalnie możecie biedronę zaliczyć na nim. Na drugim biegu ten motocykl staje z gazu do pionu. Także wiecie, masa, moc i generalnie no, na to trzeba uważać, bo jak będziecie sobie jechali czy na pierwszym, czy na drugim biegu w zakręcie, czy coś odwiniecie mu, to wam może się to różnie skończyć. Na prostej ten motocykl po prostu staje dęba, pierwszy, drugi bieg, no po prostu jak szalone. Także, ale tak jak wam mówię, on liniowo oddaje to moc. Nie jest tak, że jedziesz sobie, jedziesz nagle chlup, coś się tam zaczyna dziać, tylko jak chcesz, to ten motocykl potrafi to zrobić. Jak nie, to sobie jedziesz normalnie i się w ogóle tym nie stresujesz. Mamy tutaj też do dyspozycji 14 litrów w zbiorniku. Zbiornik aluminiowy. I teoretycznie motocykl ten spala nam 4, katalogowo tam powiedzmy 4-3 litra na setę. Powiem wam, że no, jak mi to wyjdzie dokładnie, to jak wezmę się, dorwę, policzę, to wrzucę, a wedle kompa to mamy średnie spalanie 5,3 litra na setkę. Ten motocykl sprawił, że no, poczułem się jak małe dziecko, zacząłem się nim bawić, można powiedzieć, że jazda nie była nieco bardziej agresywna. Nie wrzucałem mu tak szybko, kurde, wyższych biegów z tego względu, że na tym akrapie brzmi obłędnie i chciałem sobie posłuchać, jak to chodzi, bo powiem wam, że to ten wydech to jest no, dodatkowy koszt rzędu jakichś tam 5000, 4700 z tego co kojarzę, ale no pozamiatał, robi taką robotę, że najzwyczajniej w świecie specjalnie trzymałem ten motocykl na jakimś tam wyższych obrotach, żeby sobie posłuchać, jak on pracuje, jak on później ten taki moment, kiedy on schodzi, robicie sobie hamowanie silnikiem i on zaczyna sobie pluć strzelać z wydechu, no to jest po prostu no, muzyka dla moich uszu. Zresztą nagrałem wam filmik, wbijajcie sobie tutaj i zobaczcie, jak to pracuje. Powiem wam, że jest to obłędne. Generalnie możecie go sobie, to jest akcesoryjna też kanapa. Ta kanapa jest po prostu fenomenalna, ona jest miękka, szeroka i wygodna. I powiem wam, że o ile dłuższa jazda na nim mogłaby sprawić problem, ponieważ no, nie ma szyby, ma tylko taką małą pseudoszybkę. Z nią możesz podróżować z prędkością jakichś 120 km na godzinę bez problemu, będąc cały czas wyprostowanym. Jeżeli chcesz pojechać szybciej, no to się już będziesz musiał tulić do baku, chować głowę gdzieś tutaj, bo jazda z prędkością 140 na godzinę w pozycji wyprostowanej bardzo szybko zaczyna być męcząca, wyrywa po prostu głowę z kręgosłupem, także nie jest to motocykl dla osób, które chcą bardzo szybko jeździć. Jest to zdecydowanie bardziej no, dla osób, które lubią nakedy, lubią czuć wiatr we włosach, tak? I które nie będą miały problemu z tym, że po prostu no, nawet pochowanie z owiewkami no, nie będą podróżować w komfortowych warunkach z prędkością słońca. Z światła. No nieważne. Powiem wam tak, jedyna rzecz na dobrą sprawę, która mi się tutaj nie podoba, to ten wygląd tego wyświetlacza i to, że on ma takie malutkie ikonki. O ile tam nocą to jeszcze pies to trącał, bo to wiadomo, że wtedy biją te żaróweczki po oczach bardziej.
ale powiem wam, że jak się jedzie, to ten prędkościomierz jest bardzo nisko. O ile prędkość, wskazanie biegu, wskazanie paliwa w baku i tak dalej, wszystko co tutaj widzicie jest czytelne poza obrotami, które są takim cienkim po prostu paskiem. Nie muszę mówić, że mnie to szlak trafia, jak widzę coś takiego. No ale nieważne. Słuchajcie, sprawia to jego układ i to jak on jest położony sprawia, że jeżeli mam okulary na głowie, to często musiałem głowę kierować w dół, żeby zobaczyć, jaką jadę prędkością, ponieważ okular idealnie mi to zasłaniał. W sumie dałbym to nieco wyżej. W zasadzie dałbym to tutaj. Dałbym to tutaj, tak samo jak wam wcześniej mówiłem przy okazji MT-07. Kolejny minus to jest ta umiejscowiona tutaj stacyjka. I powiem wam tak, jeżeli macie jakiś pilot, jakiś taki brelok, cokolwiek, to czasami bywa po prostu masakrycznie z tym. Bo to się pięknie, kurde, tutaj wszystko blokuje, włazi, wiecie, klinuje, przekręcenie, to czy kluczyka w stacyjce, czy zablokowanie motocykla. No teraz to akurat, o, widzicie, już mi się wbija kluczyk. Muszę się bawić z tym, żeby włączyć mu blokadę. Powiem wam, że no trochę słabo. Ja bym tą stacyjkę, nawet w rękawicach, jak macie rękawice motocyklowe, to tutaj jest cholernie mało miejsca na cokolwiek, tak? Więc jeżeli jeszcze macie jakiegoś pilota, alarm, cokolwiek, to zaczyna się robić tutaj słabo, bo jest po prostu mało miejsca. Także to niestety na minus. Dałbym tą stacyjkę tutaj, zegar dałbym tu, trochę wyżej, tak żeby były widoczne. Ja rozumiem, że jest tutaj uśmiech do okrągłych zegarów i oni postanowili zrobić to, że masz niby okrągły zegar, ale jednak cyfrowy. Powiem wam, że w XJRC bardziej mi się podobało, kiedy miałem dwie busole i dwie wskazówki, które pokazywały mi prędkość i obroty. Kwestia gustu, tak? No, niektórym się busola spodoba, innym może się nie spodobać. To, co wam też mówię, to te żaróweczki są malutkie. Także czasami jest cholernie ciężko o to, żeby... No może być ciężko zobaczyć chociażby to, że ci cały czas pracuje kierunkowskaz, tak? Jak było słońce, to jechałem z włączonym kierunkiem, nawet nie wiedziałem. No ale co zrobić? Lusterka, duże, widoczność, elegancka, zajebista. Światło. Aha, teraz wam nie pokażę, bo jest zgaszony. Ale no też mamy taką wielką busolę, taki klasyczny look. Z tyłu też okrągła lampa, diodóweczka. Powiem wam, że no spoko to wygląda. Całość, jeżeli lubicie takie stare motocykle, takie oldschoole, to powiem wam, że no dla mnie jest obłędny, tak? Wygląda zajebiście. Wielki, kurde, masywny silnik. Zaakcentowane jest po prostu to, że no to ma kopyto, potrafi pojechać. Widać po prostu po nim, że no to jest motocykl, który chce jechać. Fajnie się go prowadzi, jest zajebisty w zakrętach. Zawieszenie całkiem ładnie pracuje. W połączeniu z tą kanapą, powiem wam, zaraz przejedziemy się przez taki obszar, gdzie są takie doły, zobaczycie, że jest całkiem spoko amortyzacja. Oczywiście wiadomo, że to nie jest crossuwa, więc nie poleci tam jakoś szybciej, ale jest na tyle komfortowe, że nie pogubicie plomb, także ok. Ale raczej nie jest to motocykl na długie turystyczne wypady, ponieważ, no chyba, że jedziecie naprawdę tak powolutku, czyli tam do tych 120 na godzinę, to spoko, nie ma problemu, będziecie mogli sobie nim walić kilometrów, dupsko wam nie zdrętwieje, łapy was nie będą boleć i tak dalej, aczkolwiek no, jeżeli będziecie chcieli pojechać szybciej, to odpadnie wam głowa na bank. Polecam wam od razu zaopatrzyć się w to, bo cokolwiek by nie było z przodu, zawsze tam dużo da. W ogóle to też jest dodatkowe wyposażenie. To już jest w ogóle uśmiech w stronę klasyków. Jeżeli dobrze kojarzę, to jest dodatkowe. Mogę się mylić, najwyżej mnie poprawcie w komentarzu. No ale kurde, naprawdę powiem wam tak. Wsiadłem na niego, pojechałem sobie kawałek i już wiedziałem po prostu, że to jest sprzęcior, który mógłbym mieć do jazdy po mieście. Naprawdę. Myślałem, że jak będzie miał te handbary, to będzie szerszy, jednak no, to wrażenie bardzo szybko uleciało. Bardzo szybko żeśmy się polubili, zrozumieli i okazało się, że nie stanowi to żadnego problemu. Między samochodami może sobie lecieć, aczkolwiek trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Ja tutaj mam wersję z ABS-em, no i standardowo sobie tego ABS-a przećwiczyłem i powiem wam, że jest bardzo agresywnie działa. W Hondzie, jeżeli wjeżdżaliśmy sobie w piach i waliśmy sobie klamę, to ten ABS również tak blokował, odpuszczał, ale robił to jakby delikatniej, tak? Ta amplituda tego była większa i no miało się po prostu wrażenie, że on tak nie szarpie na jej motocykl. W tym przypadku
jak przywalicie sobie na klamce na stop, to on to zrobi agresywnie i będzie wam i szarpało strasznie przy hamowaniu. A jeżeli hamujecie sobie tyłem, to macie wrażenie po wciśnięciu do końca tej klamy, że szorujecie paluchem po prostu po asfalcie, bo bardzo głęboko pracuje dźwignia. Na ABS w każdym razie macie. Nie udało mi się, znaczy udało mi się wywołać zablokowanie pracy ABS-a na asfalcie po deszczu. Na takim mokrym asfalcie przywaliłem po prostu w klamę i wtedy również bardzo mocno i twardo on zadziałał. No ale taki jego urok, jak widać. Można powiedzieć, że ten sposób, w jaki pracuje ten ABS, to troszeczkę tak na minus, no ale kwestia przyzwyczajenia, wiadomo, że to nie jest coś, czego używa się na co dzień, tak? Powiem wam, że lubię latać na sprzętach różnych, ale ten sprzęt sprawił, że na samą myśl, że mamy nim się przejechać, od razu cieszyła mi się morda. Jest naprawdę zacny. A, dobra, słuchajcie, to może jeszcze. Od razu wam powiem, bo nasz wyświetlacz może nam powiedzieć bardzo sporo rzeczy na temat naszego motocykla. Może nam powiedzieć, temperatura silnika podana w stopniach, temperatura powietrza podana w stopniach. Mamy oczywiście zegarek, mamy przebieg cały. Jak widać, ten motocykl zrobił prawie 5700 km. I jak na ten przebieg, to powiem wam, że pięknie to wszystko pracuje. Motocykl zajebiście reaguje na gaz. Biegi wchodzą malinowo, także piękna sprawa. Ja z nim zrobiłem niestety tylko 360 km. Niestety, no zawsze coś. Ciekawe jest to wskazanie z poziomu paliwa w baku, bo to jest jak gdyby pokazane bak i na tym baku są tam kropeczki, które nam mówią, ile tego paliwka jest. Co mnie cieszy, to właśnie to wskazanie temperatury silnika w stopniach. Natomiast to, co mnie martwi, to to, że po prostu możemy sobie mieć wgląd tylko i wyłącznie na jedną rzecz naraz, tak? Honda przyzwyczaja mnie do tego, że jadąc widzę sobie w zasadzie wszystko. Godzinę, spalanie, średnie spalanie, ile mam temperatury silnika, ile mam, po prostu no wszystko widać, tak? Tutaj mamy tylko zaprezentowaną prędkość, bieg i wskazanie z komputerka, które sobie wyciągniemy. I proszę ja was, wskazanie eko, jazdy ekonomiczne. I teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Wystarczy zrobić coś takiego. Ten motocykl wam już na pierwszym biegu wstaje, tak? Także to jest to, co wam mówiłem. Ten motocykl bardzo chętnie oddaje moc i podnosi koło do góry. Na drugim biegu wystarczy zrobić tak. I też wam powędruje. Zrobicie to trochę gwałtownie i od razu koło katapultuje się do góry. Patrzcie, drugi bieg, niskie obroty. I idzie. A na pierwszym biegu to jest taki wariat, że wystarczy zrobić tak, jak działa zawias. Elegancko sobie wszystko pracuje. Ja, jak słyszycie, głos mi bardzo nie drży. Zawieszenie wybiera te wszystkie pierdzielone dziury. A mi tyłek też elegancko siedzi na miękkiej kanapce i jest mi całkiem znośnie, pomimo tego, że jedziemy w takich dołach. Zademonstrowałbym wam jeszcze działanie ABS-u. Ale, o może na tym fragmencie, słuchajcie. Widzicie, jak mną rzuca? Miota mną jak szatan. Także trochę ten ABS zbyt agresywnie pracuje, moim zdaniem. Można by było to troszeczkę bardziej dopracować. Zastanawiałem się też, jak będzie z tym pojedynczym światełkiem, świeczką w zasadzie, ale powiem wam, że daję radę. Także nie ma tutaj najmniejszego problemu. O, może od razu wam pokażę przyspieszenie. Tylko że będę musiał, no zresztą i tak jadę na stację. Dobra, słuchajcie. Motocykl. Trzeba mi to zrobić tak, żeby nie podniósł koła, ale mniej więcej idzie tak. Czyli wystarczające. Jak dla mnie, jak widzicie, nie ciągnąłem go nawet wyżej pod odcinę, bo no, on ma maksymalny moment przy 6500, choć maksymalne kunie ma przy 9. Jeśli jesteście początkującym kierowcą, to warto uważać, bo tak jak wam mówiłem, wystarczy zrobić tak i już wam podnosi koło z samego dołu bez najmniejszego problemu. Widzicie? Od razu startuje na gumę.
Także tutaj trzeba z głową. Ale genialne po prostu w nim jest to, jak się nim jeździ. Po prostu jest to genialne. Jest tak fajny, poręczny, tak chętnie skręca. I ogólnie, nie wiem czy to zauważycie, powinno to być widoczne. Jak nie, to uwierzcie mi na słowo, że w tych busolach yamachowskich te wszystkie przełączniki poza poganiaczem są mniejsze. W Honda te wszystkie przyciski, czy do kierunkowskazu, czy do świateł, klakson, są po prostu większe. A tu Yamaha zrobiła takie malutkie przełączniki, guziki. No trzeba się do tego przyzwyczaić po prostu, ale wszystko jest rozłożone idealnie pod paluszkami. Chwila przyzwyczajenia i ogarniacie to pięknie. Aczkolwiek trzeba się troszeczkę przyzwyczaić do kierunku, ponieważ jest on bardzo, powiedziałbym, miękki. No i jak widać, zajebiście jest skrętny ten sprzęcior po prostu. Chce się walić w zakrętach, chce pojechać. No kocham ten sprzęt. Słuchajcie, osiągnąłem nim 211 km na godzinę, przynajmniej tyle pokazał mi Cyberblat. Fajne jest też to wskazanie jazdy ekonomicznej. Działa to mniej więcej na tej zasadzie, że do jakichś 5 do spalania średniego typu 5,5 litra macie informację, że jedziecie w trybie ekonomicznym, a tryb ekonomiczny pozwala, znaczy ten motocykl ma tak dobrane przełożenia, że jadąc z prędkością 120 na godzinę cały czas pozostajecie w trybie eko. Chyba nawet 130 można było jechać, zaraz to sprawdzimy. O, widzicie? 130 na godzinę. Przy tej prędkości z tą szybką nie czuję jakiegoś tam dużego podmuchu na głowę, ale wystarczy pojechać nieco szybciej, czyli 140 jak tu można. I zaczyna się już robić. Tutaj już czuję zbyt duży napór powietrza na mnie i wiem, że będzie mnie wyrywać widłowę. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, noc mnie jak widać zastała, zaraz będzie słaby obraz, dlatego w tym odcinku to było na tyle. To, co było najważniejsze, wydaje mi się, że wam powiedziałem, najważniejsze w tym motocyklu jest po prostu to, że w zajebistej cenie macie motocykl, który jest po prostu świetny. Do jazdy po mieście, do jakichś tam mniejszych wypadów, ale po prostu, no, jest wart tych pieniędzy. Za naprawdę niedużą kasę dostajecie świetny sprzęcior, który będziecie się dobrze bawić. Słuchajcie, standardowo opiszę wam go jeszcze w paru słowach i wrzucę na stronkę jego recenzję, także zostawię wam link, jeżeli ktoś będzie chciał więcej poczytać, to w opisie znajdziecie link do artykułu, będziecie mogli sobie zobaczyć trochę zdjęć i przeczytać nieco więcej na jego temat, także was tam odsyłam. W tym odcinku to było na tyle, także standardowo wbijacie do mnie na Facebooka, na Instagrama, tam znajdziecie zdecydowanie więcej aktywności. Jak się podobało, dajcie łapkę, koniecznie zostawcie komentarz, jeżeli macie ten sprzęt, mieliście okazję nim polatać, latacie nim na co dzień, napiszcie, jaka jest wasza opinia na jego temat. Jestem pewien, że osoby, które zastanawiają się nad kupnem tejże maszyny, będą wdzięczne za każdą informację, którą znajdą pod tym filmem. A my standardowo widzimy się, słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka! Subskrybuj Kodę, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami.